Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na studium biblijnym zatytułowanym Posłuszeństwo owocem ożywienia. W dzisiejszym studium udział wezmą Zbyszek, Ewa, Ryszard, ja mam na imię Adam. Rozpocznijmy wspólną modlitwą. Ukochany nasz Panie Boże, Ty jesteś tym, który się o nas troszczy każdego dnia. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Ty jesteś z nami w każdy dzień, w każdej chwili. A teraz bardzo serdecznie proszę Ciebie, żebyś był z nami w szczególny sposób w czasie tego studium biblijnego. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Studiujemy dzisiaj naprawdę dość istotny temat, na temat posłuszeństwa, który jest owocem tego, co Pan Bóg robi w naszym życiu. Ja cieszę się, że akurat ta lekcja pojawia się jako któraś z kolei, ponieważ to pierwsze tematy poświęcone modlitwie, studium Słowa Bożego, jak również studium poświęcone życiu z Bogiem, doświadczeniu z Bogiem, służbie dla Pana Boga, to są wszystko jakby obszary naszego doświadczenia chrześcijańskiego, które mają wpływ na nasz bliski kontakt z Bogiem, na to, co Pan Bóg robi w naszym życiu. I dzisiaj mówimy właśnie o tych skutkach, o tym, w jaki sposób ta obecność Boga w naszym życiu skutkuje, w jaki sposób wpływa na nasze życie. Więc posłuszeństwo jest ukazane jako owoc ożywienia. Dzisiaj będziemy studiować życie kilku osób, że tak powiem, kilku przypadków, w których Pan Bóg w życiu w sposób szczególny ingerował, w których życiu coś niezwykłego robił. Pierwszą z takich postaci jest apostoł Piotr i jego odmienione życie, w jaki Pan Bóg w sposób jego życie odmienił. Mamy tutaj różne historie z życia Piotra wskazane z Ewangelii Mateusza, z Ewangelii Jana, z dziejów apostolskich. W życiu Piotra dzieją się różne sytuacje. Jak moglibyście je scharakteryzować? W jakie etapy życia z Chrystusem w obszarze Nowego Testamentu, Ewangelii i dziejów apostolskich obserwujemy i co tak naprawdę zadziało się pomiędzy jednym a drugim sposobem życia i doświadczenia apostoła Piotra? Ja przyznam się szczerze, że gdy myślę o tym, to tak jak spoglądam na życie Piotra i na to, co robił, to wielkich zmian na zewnątrz nie widać. To znaczy przyłącza się do uczniów Chrystusa, przyłącza się do Jezusa Chrystusa, później uczestniczy, ma tam różne doświadczenia. Później Pan Jezus odchodzi, gdyby tak popatrzeć, jak gdyby kontynuuje dalsze swoje życie w tym kierunku, obranym kierunku. Znaczy, jakby tak powiem, idąc z Chrystusem już się zmieniał, ale są takie bardzo widoczne momenty, które pokazują, że w pewnym momencie jeszcze czegoś mu brakowało, ale pytanie, czy później się zmienił potem? Czy tą różnicę widać? Ja bym chciał, abyśmy porozmawiali też na ten temat. Czy jakbyśmy patrzyli na kartach Pisma Świętego, dostrzegamy, że Piotr się zmienił? No tak, tylko że Piotr zmienił się, tylko nie wiemy teraz, w którym momencie. Bo tak samo jak gdy Chrystusa przeprowadzono przed całą tą radę, przecież Jezus powiedział do Piotra, bo Piotr cały czas powiedział: Panie, gdzie Ty pójdziesz, ja za Tobą, Panie, ja się Ciebie nie zaprę, a co Jezus powiedział? Zanim kur zapieje, Ty trzykroć mnie się wyprzesz, no nie? I nie wiadomo, i też jest ten moment, że ta właśnie służebna mówi: i Ty tam, Piotrze, byłeś. A on się zapiera. Następnie mówią: i też zapiera się. Ale później nadchodzi ten moment właśnie, w którym trzykroć kur zapiał, a co jest powiedziane? Że Piotr wyszedł i gorzko zapłakał. I też nie wiadomo, czy w tym momencie już coś do niego dotarło, tak jak mówisz. Czyli mamy moment, że musi być jakieś przeżycie wewnętrzne, że nagle okazuje się, że, przepraszam, że zająłem twoją rolę, ale jakby dostrzegam coś takiego, że nagle coś w człowieku pęka, bo nie zawsze człowiek płacze. Gorzki płacz to jest oznaka, że coś w nim się zmienia, zobaczył, że coś jest nie tak. Więc jakby patrząc na zmianę, zmianą jest coś, co sprawia, że nasze emocjonalne życie, jesteśmy bardzo dotknięci i w taki czy w inny sposób reagujemy. Czyli można przyjąć, że w tym momencie też nastąpiła
w nim jakaś przemiana. Coś się stało. Coś się stało. Ale mamy tutaj w tej historii życia Piotra, że tak powiem, dwa takie wydarzenia, które nawet w pewnym sposób mogą być porównywalne. Dlatego, że ten pierwszy przypadek opisany w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale to jest sytuacja, gdzie w której w obliczu jakiegoś zgromadzenia, jakiegoś ludu, w obliczu też lęku o utratę życia, czy no nie wiadomo, on może nawet do końca nie był jeszcze świadomy pewnych konsekwencji, które mogą się zadziać, jest tym, który się zapiera, boi się, okazuje jakiś lęk. Nie? I tak naprawdę w niedługim czasie później, bo Dzieje Apostolskie, rozdział 5, opisują historię, która być może zadziała się no, około 50 dni, o, prawda? I więc to nie jest jakiś odległy czas i mamy bardzo podobne okoliczności. Tutaj Piotr po raz kolejny zostaje wezwany do pewnego rodzaju, nie wiem, świadectwa czy też wyrzeczenia się Jezusa już konkretnie, prawda? I w tym momencie jednak jego reakcja, jego zachowanie, jego postawa jest absolutnie odmienna od tej, którą pokazał wcześniej. Więc teoretycznie podobnego rodzaju sytuacje, ale całkowicie różna reakcja. Tym wydarzeniem, które stoi pomiędzy, jest krzyż i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i wylanie Ducha Świętego, więc tak naprawdę mamy najbardziej fundamentalne wydarzenia dotyczące dzieła zbawienia, którego dokonał Bóg przez Chrystusa dla człowieka i później to, w jaki sposób Duch Święty podał, że tak powiem, to w darze dla ludzkości w Dniu Pięćdziesiątnicy. Więc ta historia pokazuje właśnie, jak Bóg, który jest żywy w życiu człowieka, skutkuje w wierności, skutkuje właśnie posłuszeństwem człowieka, skutkuje jego jakby determinacją do wytrwania w wierze i do podążania za Chrystusem, niezależnie po prostu od okoliczności. Widać wyraźnie, że nie jest to dziełem człowieka, nie jest to własność Piotra. To jest działanie Ducha Świętego. No ale już sam pobyt, nawet jak gdy Piotra aresztowano, no nie, i go w kajdany zakuto, już to, że anioł go wyprowadził, ta świadomość tego, że Bóg z nim jest. Chociaż to są sytuacje, które się dzieją później, no prawda? Właśnie, no. To wszystko. Znaczy, kiedy myślę o historii Piotra, to dostrzegam, że po pierwsze Piotr jest inny przed tym doświadczeniem, jest w pełni jakby świadomy, że on wszystko może, on jest, nie ma dla niego przeszkód i nagle spotyka się z pewną niemożliwością i to go zmienia, że nagle uderza w ścianę, bo przekona się, jaki jest. Że to nie, wcale nie jesteś taki silny, nie jesteś taki mocny, że wszystko przejdziesz. On był człowiekiem, który mu się wydawało, że on może wszystko. I to zderzenie powoduje, że w pewnym momencie jesteś słaby, sprawia, że w pewnej chwili musisz się czegoś uchwycić. I to uchwycenie, i teraz ja bym powiedział inaczej, tam jest bardzo ciekawa późniejsza w naszych rozważaniach, może to nie zostało rozwinięte, ale kiedy spotyka się Piotr z Panem Jezusem, Pan Jezus stawia mu tam pytania, trzy pytania. Piotrze, czy mnie miłujesz? I tam ta wymiana jakby tych kilku pytań, ta indywidualna rozmowa sprawia, że znowu Piotr, bo jak się czujemy, że jeżeli zdradzamy kogoś, komu służyliśmy przez długi czas i nagle okazujemy się zdrajcami? Czy jestem akceptowany przez tą osobę i tak dalej? A Pan Bóg mówi, słuchaj, ja cię nadal miłuję, ja cię nadal kocham, jesteś mi bardzo bliski. I w pewnym momencie to musi przyakceptować Piotr, chociaż nie chciałbym mówić. No bo nawet załóżmy, że my coś w życiu nawywijamy, coś narozrabiamy i zazwyczaj czujemy winę i są osoby, które boją się wyznać to Chrystusowi. Ale te słowa, jak właśnie Jezus mówi, Piotrze, czy miłujesz? I w tym trzecim zapytaniu Piotr się zasmuci i powiedział, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. To jest takie wspaniałe, że Pan wybacza to. Wybacza. I w każdej chwili, chcąc nawet być posłusznym, to trzeba wracać do Niego. Wracamy do Chrystusa, bo już nie mamy się czego uchwycić. No, czego się uchwycimy? Czy na temat tego posłuszeństwa jako pewnego rodzaju owocu tego, że Bóg działa w naszym życiu, moglibyście powiedzieć z własnego życia albo właśnie z jakiejś innej historii biblijnej, w której widać, jak ewidentnie Pan Bóg po prostu doprowadza nas, ludzi, do posłuszeństwa sobie wbrew temu, jak żeśmy do tej pory jako ludzie żyli i funkcjonowali? Kiedy myślę o tym, myślę o taka bardzo, bardzo dawno to się wydarzyło.
Pan Bóg ustanawia nowe standardy, kiedy do nas przychodzi. Daje nam je. I nie zapomnę, kiedyś w domu byłem jeszcze u rodziców. Byłem tym, który początkowo czytał Biblię, ale już taki zafascynowany. I pamiętam śmiecia, znaczy miałem jakieś kartkę, jakiś śmieć. I rzuciłem to, ten śmieć gdzieś taki, nie trafił do kosza. Tak leżał sobie obok. I w pewnym momencie taka myśl. No Zbyszek, tak nie może być, nie możesz tego śmiecia zostawić. Bo tak do tej pory było tak, że na to nie zwracałem uwagi. To jest taka drobna rzecz. Przyszedłem, wziąłem i go wrzuciłem do tego kosza, ale mówię, coś nastąpiło, jakaś zmiana, bo nigdy na to nie zwracałem uwagi. To chodzi o coś takiego, że no nie powiem wam dokładnie, co było przyczyną, ale jakby Pan Bóg mi dał jakiś inny standard, jakąś inną normę i powiedział, bądź jej posłuszny, będzie to naprawdę z korzyścią. I rzeczywiście mogę powiedzieć, że w pewnym momencie, kiedy Chrystus do nas przychodzi, daje nam nowe, jakby nowe normy, według których mamy postępować. Mówi, słuchajcie, bądźcie mi, dacie sobie radę, ale wprowadzajcie je w życie. Ale potrzebne rozumie. I na przykład Pan Bóg też mówi, nie kradnij, prawda? Mhm. I kiedyś tak zaczęłam się nad tym, że jak to człowiek jest w pracy? No to są długopisy, są ołówki, prawda? No to sobie wezmę jeden do domu. Nikt nie widzi. No nikt o tym nie wie, prawda? Tym bardziej, że no, dysponuję tym, mogę w każdej chwili. I tak zaczęłam się, mówię zaraz, chwilę, przecież to jest kradzież. I to już od kilku lat, już nie mam takiej pokusy, żeby z pracy wziąć, czy długopis, ołówek, linijka. To są niby drobne, ktoś powie, no to są drobiazgi. Ale to nie są drobiazgi, bo to nie jest moja własność. To jest własność w tym momencie firmy, prawda? Mhm. Więc tutaj no, trzeba się zastanowić. Ale czy kiedy, bo mówimy dzisiaj na temat posłuszeństwa, na temat no i trzeba być posłuszeństwa. Tak, oczywiście. Ale jako owocu, tak? Ale kiedy słyszymy słowo posłuszeństwo, czy kiedy mówimy o posłuszeństwie, to czy nie mamy tak jakoś z automatu, tak wewnętrznie, że posłuszeństwo to jest coś, co my robimy, to jest coś, co my okazujemy, na przykład, nie wiem, no w stosunku do dzieci, że czasami chcielibyśmy, żeby były posłuszne, tak? Czyli oczekujemy, że to one coś zrobią, prawda? Że to one będą posłuszne jakimś rozporządzeniom, jakiejś dyrektywie, jakiejś prośbie. No różnie to bywa, nie? I mam takie poczucie, że to jest coś, kto coś musi wykonać, co musi zrobić. Czy nie mamy takiej pokusy, żeby w ten sam sposób myśleć o posłuszeństwie w stosunku do Boga, jako o czymś, co my musimy ze swojej strony Panu Bogu pokazać, albo co musimy zrobić? Znaczy, powiem ci tak, jak teraz powiedziałeś to porównanie, Adam, do tego, że jesteśmy rodzicami w stosunku do dzieci, to nagle pomyślałem sobie, zaraz. Co Pan Bóg z nami robi? Chrystus, co Pan Bóg z nami robi jako ojciec? No bo On chce i mówi, ja daję wam chcenie i wykonanie. No to w takim razie jest możliwe, że będąc ojcem, możesz doprowadzić do dziecka, że ono będzie chciało i będzie chciał to wykonywać. Tylko, że kiedy będzie chciało i będzie to chciało? Popatrz, zauważ, kiedy twoje dziecko chce wykonywać twoją wolę? Nie na zasadzie tego, że się ciebie boi, ale że mu to sprawia przyjemność i radość. Kiedy? Ale w momencie, kiedy druga osoba staje się dla nas bliska, to wtedy gotowi jesteśmy jej dać wszystko, co mamy najlepszego, jeżeli ją bardzo kochamy. I myślę, że kiedy Pan Jezus i Pan Bóg mówi, sprawiam, chcę mi wykonanie, chcę nas tego nauczyć, ale chcę nam przekazać tę przede wszystkim miłość. I na tym to polega, że w pewnym momencie jak coś czynimy, bo wiemy, że ona strasznie kocha. Że to miłość ma do nas. Może to jest metoda działania Pana Boga, kiedy mówi, ja w was sprawiam chcenie i wykonanie, prowadząc was do tego. A miłość wszystko zakrywa, wiesz. Gdy ja na przykład idę z Chrystusem, to bez przymusu, ja nie jako niewolnik, tylko ja chcę wiedzieć, bo jak On życie za mnie oddał, wiem, że On obiecał być cały czas ze mną. On wyzwala mnie z niewoli grzechu, czy z alkoholu, czy z papierosów, czy z czegoś. No to ja idę z Nim z radością. Każdy dzień jest dla mnie radością. Jednym z takich moich najbardziej chyba ulubionych, ale też bardzo dobitnie wskazujących na tego typu doświadczenia historii biblijnych, jest dla mnie takie porównanie pomiędzy bogatym młodzieńcem i Zacheuszem. Gdzie z jednej strony mamy bogatego młodzieńca, takiego poprawnego, poukładanego, który wiernie przestrzega przykazań i tu pyta, co ma jeszcze zrobić, nie? Czyli w czym jeszcze można powiedzieć, w czym jeszcze mam być posłuszny, żeby dostać to życie wieczne, nie? I z drugiej strony Zacheusz, człowiek totalnie z drugiej strony, że tak powiem,
lustra. Całkowicie odmienny przypadek, chociaż też bogaty, też mający jakąś pozycję, tylko na inny sposób, że tak powiem, doszedł do pewnych rzeczy. Nie? I dla mnie to takie uderzające, że Zacheusz bez przykazania, to znaczy bez usłyszenia z ust Chrystusa, sprzedaj, rozdaj i chodź za mną, tak, robi to, co tamten nie zrobił, pomimo tego, że usłyszał co ma zrobić. No sam od siebie mówisz, szurnasup oddam. Tak jest, zobaczcie, że to jest coś, co idzie z wnętrza. Nie? I tu jest ten dzisiejszy temat posłuszeństwo jako owoc ożywienia. Nie? I Chrystus składa świadectwo, że Zacheusz jest synem Abrahamowym, że jest synem według wiary tak naprawdę, prawda? Bo przecież wiemy, że dziedzictwo Abrahama to dziedzictwo wiary. Nie? Tak jak Zacheusz uwierzył, tak jak Abraham, tak u niego to zaskutkowało. Nie? Tym właśnie, że w jego życiu objawił się owoc, objawiło się posłuszeństwo, służba, wierność, porzucenie grzechu jako tak naprawdę to, co Bóg zrobił w jego życiu, a nie to, co on sam zrobił. Ale gdybyśmy mieli wrócić do... Popatrz, czego potrzebował młodzieniec tak naprawdę, a czego potrzebował Zacheusz? Zacheusz był odrzucony, czuł się sam. On miał olbrzymią potrzebę... Miał swoich kolegów, stajmy na to, z tego środowiska, ale tak naprawdę oni nie dawali mu tego, co on naprawdę potrzebował. Gdzieś tam w głębi człowiek potrzebował. Młodzieniec jakby tego nie odczuwał. I kiedy Chrystus przychodzi z podobnym darem, bo ten sam dar miał dla młodzieńca i ten sam miał dla Zacheusza. Ja mam do ciebie miłość, jesteś obiektem moich zainteresowań. Mimo, że on przyszedł do Pana Jezusa, ale Pan Jezus nie odrzuca, tylko nawet tam jest przepięknie powiedziane, że w szczególny sposób się do niego zwrócił. Jakby ta miłość jakby emanowała z Pana Jezusa. A mimo wszystko... W zależności od jakiego punktu startowaliśmy, inaczej tą podeszliśmy do oferty, którą nam dał Chrystus. Ja myślę, że to jest taki moment, w którym prawo spełnia swoją funkcję. To znaczy ono ma pokazać człowiekowi jego bezsilność i słabość w obliczu spełnienia woli Bożej. Apostoł Paweł zresztą też pisze w liście do Galacjan, prawda, że prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. I ja zakładam, że dla Zacheusza było bardzo podobnie, pomimo tego, że tego przykazania nie usłyszał, żeby je wypełnić, prawda, ale że w wyniku znajomości prawa on znał swój stan, wiedział, kim jest i to go pchnęło ku Chrystusowi jako ku temu, który daje zbawienie. Ale zobaczcie, że właśnie my mamy takie poczucie, taką tendencję ku temu, że kiedy myślimy na temat posłuszeństwa, często myślimy na temat przykazań, zresztą nawet troszeczkę rozmawialiśmy wcześniej na ten temat, nie? Na przykład posłuszeństwo to znaczy, ja wiernie przestrzegam woli Bożej, wypełniam wolę Bożą w naszym życiu. I to jakby z automatu gdzieś nas pcha ku temu, żebyśmy z naszej strony okazali Bogu wierność i posłuszeństwo, nie? I to jest taka tendencja, która nas nieuchronnie często prowadzi ku legalizmowi, ku czemuś, co jest naprawdę niezwykle niebezpieczne i szkodliwe dla naszego życia duchowego, ale też szkodliwe dla składania świadectwa o Ewangelii, o prawdzie. Nie? Myślę, że to jest jedna z najistotniejszych rzeczy, o której musimy ciągle po prostu pamiętać i wiedzieć, nie? Że prawo jest naszym przewodnikiem do Chrystusa, bo ono ma nam pokazać, gdzie jest nasz Zbawiciel i od czego ten Zbawiciel ma nas ratować. Apostoł Paweł gdzieś w Rzymian w rozdziale 7 napisał, że to prawo, które mu miało być ku życiu, doprowadziło go do śmierci. Nie? Jak wierzę ze względu na ten fakt, że on myślał, że przez nie otrzyma zbawienie, że przez posłuszeństwo jakby zrealizuje swoją powinność i wtedy konsekwencją tego będzie właśnie zbawienie. Nie? A ono odwrotnie odprowadziło go od tego, który miał być Zbawicielem. Więc to jest istotne, naprawdę niezwykle istotne, żebyśmy to mieli w pamięci, że prawo jest naszym przewodnikiem do Chrystusa, a posłuszeństwo jest owocem bycia z Chrystusem. Posłuszeństwo normą, a posłuszeństwo żywej osobie, jaką jest Chrystus. To jest ta różnica. Kiedy patrzę na przypadek następny w naszym rozważaniu, w naszym studium, kiedy mamy Szczepana, przechodzę troszkę dalej, to popatrzmy, na czym się koncentruje cała mowa Szczepana. Tak sobie pomyślałem, że co go pchało do tego, że w pewnym momencie to się zakończyło strasznie tragicznie, dramatycznie i mówię, że niekiedy cena posłuszeństwa, czy przyszedł Duch Święty, tak jak przyszedł na przykład do Filipa, powiedział idź tam i to masz powiedzieć, nie mamy wyjaśnionego tego, prawda? Ale czymś się kierował Szczepan, że w pewnej chwili
nie patrzył na siebie samego, bo on znał, jakie jest nastawienie w pewnym momencie, że to nie będzie łatwo wejść i mówić o Chrystusie jeszcze w danym momencie, a jednak się decyduje na tą bardzo otwartą i przepiękną mowę i w pewnym momencie można by powiedzieć, mógłby się zatrzymać i powiedzieć, nie, widzę, że oni są jakby nie chcą przyjmować, a jednak ją kontynuuje. Fanatyk, czy też kochający tych ludzi na tyle, że mówi, ja muszę wam to powiedzieć, że jedynym Zbawicielem jest Chrystus. Nie tak jak mówiliśmy o prawie, bo oni opierali się na prawie i tak dalej, ale nie tyle prawo, nie wasze zwyczaje, nie te normy, które macie, ale Zbawicielem jest Chrystus. Zrozumcie to i mimo wszystko gotowy jest na poświęcenie i to życie poświęca. Czyli pytanie, czy są jakieś granice dla posłuszeństwa jako owocu tego, co Pan Bóg robi w naszym życiu? Czy my jako ludzie mamy jakąś granicę, którą możemy wyznaczyć Bogu? No bo posłuchajcie, bo skoro on im głosi o tym, że źle robili, że przestrzegali zakon, a proroków męczyli, no nie? A później oni kamieniami w niego rzucają, a co on mówi? Przebacz, Panie, bo oni nie wiedzą, co czynią. Jaka jest miłość w tym wszystkim? I mówi im o Bogu. Słowa de facto podobne jak te, które Chrystus wypowiada z krzyża, tak. Prawda? A tym bardziej, że jeszcze później stał przy tym Saul, który to wszystko widział. To znaczy, to jest inna zupełnie historia, wiem, że inna, ale że niekiedy, niekiedy Pan Bóg, mam wrażenie, że niekiedy zsyła na ludzi takie doświadczenie, które niekiedy kończy się śmiercią, ale jeżeli w sposób odpowiedni przechodzimy przez tą śmierć, jesteśmy świadectwem, że ktoś powie, słuchaj, bardzo ci łatwo być posłusznym, bo jeszcze nie doświadczyłeś pewnych rzeczy. Ale jeżeli dochodzisz do, czy to będzie choroba, czy to będą, nawet spotykać się, że sam dochodzisz do momentu, kiedy umierać musisz, prawda? To pewnym momencie, jak przez to przejdziesz? I możesz być świadectwem i Pan Bóg mówi, słuchaj, nie dlatego, że ja chciałem, ale chciałem, żebyś był świadectwem i pomocą dla tych, którzy przechodzą tego rodzaju doświadczenia. I to jest trudne, ale to jest kwestia akceptacji. Panie, może jeżeli mnie to spotkało, a nigdy się tego nie spodziewałem, masz jakiś cel. Ojej, ilu rzeczy ja mógłbym opowiadać, które mnie spotkały, które w jeden sposób pozwalały mi powiedzieć, znaczy to już nie będę o tym mówił, ale później dostrzegłem to, że nie był to przypadek, że to miało swoje uzasadnienie i że tam byłem potrzebny. Słuchajcie, to jest bardzo dziwne, w szpitalu jestem, a później przychodzą do mnie, panie Zbyszku, pamięta pan, jak rozmawialiśmy w szpitalu i nagle okazuje się, że ja już w ogóle tego człowieka nie pamiętam, nie, w ogóle o nim zapomniałem. A on przychodzi, czy może przyjść do zboru, bo chciałby zobaczyć, jacy jesteśmy. Ja prawie, że tam niewiele mówiłem, no tak, po prostu tak. Czyli nie ma przypadku. Nie ma, więc w tym nie momencie, jak gdyby Pan Bóg chce nas gdzieś tam umieścić, po to, żeby ktoś mógł z tego skorzystać, miał szansę. Jak skutkuje obecność Szczepana i świadectwo Szczepana na przyszły Kościół? Co dzieje apostolskie pokazują na ten temat? Mamy Saula. Saula mamy, on przy tym był. On, który w swoim sposobem, można by tak, czytając Biblię, swoim sposobem myśleć, on kochał Boga, a on myślał, że ci chrześcijani, to ich trzeba tępić, bo oni jednak nie przestrzegają tych przykazań. Oni inaczej wierzą, czyli inaczej wierzą. A inaczej wierzyć, to też jest takie niepowiedzenie. Ale wydaje mi się, że wyobraźcie sobie, bo tam jest zmianka, że tam był Saul, u jego stóp złożono, on był jakby za to wszystko odpowiedzialny. I on widzi to, co się wtedy działo. Widzi postawę jego, te słowa, które wypowiada, te kamienie lecą. Prawdopodobnie on był jednym z pierwszych, który rzucił, bo ktoś musiał pierwszy rzucić ten kamień. Jest sprawcą i widzi człowieka, który reaguje w sposób nietypowy. Dziwny. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Paweł nie był na Golgocie. Nie miał takiego doświadczenia. To też jest bardzo ważne. Ale nagle spotyka się z czymś bardzo podobnym, że ktoś dla kogoś, dla jakiejś idei oddaje życie. To nie było takie powszechne w tamtych czasach. No nawet sam Pan Jezus mówił, o jak rzadko się zdarza, żeby ktoś za przyjaciela oddał życie, prawda, w jakiejś obronie, a on tu w jakiejś idei oddaje życie. Ale potrzebował tego wstrząsu, mimo że później jeszcze idzie do Damaszku i nadal chce, tak się zastanawiałem, że to nie wystarczyło. Ale może coś go zostało, tam został dotknięty czymś, co sprawiło, że w pewnej chwili później zaakceptował Pana Jezusa. No mówię, czy potrzebna była ofiara Szczepana? Może tak. Tutaj Dzieje Apostolskie, rozdział 9. Może Ewa, gdybyś mogła przeczytać ten fragment.
Dzieje rozdział 9 od 1 do 9 wiersza, gdzie jest właśnie to doświadczenie, ta historia opisana. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. Powiem wam, wiecie, co mnie zastanowiło? Pierwsze 2 wiersze. Saul dyszał jeszcze groźbą i chęcią mordu. Chęcią mordu. Słuchajcie, to jest bardzo dziwna reakcja, ale taka dosyć naturalna. W momencie, kiedy ktoś, kogo strasznie, to chodziło o chrześcijan jako takich, zawodzą nas, dlatego że, co mam na myśli zawodzą, że oni są zaświęci, nie pasują do mojego schematu myślowego, powinni mnie nienawidzieć, powinni mnie, i w przypadku Szczepana to urosło do takiej potęgi, ale jak gdyby nie mogąc tego zrozumieć, zauważcie, nie ma jak gdyby jeszcze zastanowienia, tylko pojawia się wściekłość, żeby zagłuszyć ten głos. Kiedy głos sumienia. Tak, który ja to dostrzegam, że tu się to już toczyła walka i on idąc, niech to jakby chciał działać, żeby nie myśleć o tym, jacy ci ludzie są. To jest to, tak to mówię, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu, przychodzi i prosi go o listy, jak gdyby chce działać. Ale tak naprawdę to nie jest prawdziwa nienawiść, bo bym powiedział tak, nawet spotkanie z Panem Jezusem by go nie zmieniło. Wierzcie mi, że cuda by się działy, jeżeli on byłby fanatykiem, to on by nie... Mam taką historię na przykład z wyjściem z Egiptu, prawda? Gdzie... Nawet manifestacja wielkich dzieł Bożych niczego nie powodowała tak. Po drugiej stronie. Więc jest jakaś wrażliwość na Boga, olbrzymia. I tutaj dostrzegam to, że tutaj nawet to zetknięcie i zderzenie się, to ja mówię posłuszeństwo, o którym mówimy, Szczepan jest jakby pewnego rodzaju takim bardzo ważnym w życiu Pawła przełomem. Jego reakcja, jak gdyby on jest przygotowany i Pan Jezus wtedy wkracza do niego, mówiąc: Pawle, słuchaj, zatrzymaj się na moment. Wtedy te 3 dni, które zmieniają tego człowieka, bo on zaczyna zupełnie inaczej patrzeć, bo te wszystkie obrazy tych pomordowanych, tych wyrywanych i Szczepana, jakby do niego wracają i sobie myślę, przecież to są moi bracia, co ja robię? Co Pan Bóg mnie nie odrzuca, mimo moich mordów? Nie. Chodź. A zastanawialiście się czasami nad tym, dlaczego apostoła Pawła, czy jeszcze Szawła, tak? Z Tarsu, Chrystus kieruje do Ananiasza. Nieraz Pan Bóg mógłby powiedzieć, przyjdzie Duch Święty, cię całkowicie oświetli i wszystko dostaniesz i będziesz jak mieć na talerzu. Ale okazuje się, Pan Bóg mówi, skoro ja powołałem mój Kościół, to on jest tym depozytariuszem pewnych prawd, które są o mnie. On jeszcze nie wszystko wiedział o Chrystusie. Dla niego Chrystus był nieprzyjacielem, fałszywym Mesjaszem, tym, który uderzał. Teraz chodzi o to, żeby ktoś mu wskazał, pokazał. I Pan Bóg mówi... Dałem to w ręce ludzi i mojemu Kościołowi. Ten Kościół tutaj jest jak gdyby przedstawicielem tej prawdy, którą ma o Chrystusie, jest Kościół. I jakby to on udziela mu tej lekcji, kim jest Chrystus, dlaczego umarł, jaka jest przyczyna, jakie życie prowadził i kiedy się spotkał. To, co Pan Jezus tłumaczył, zobaczcie, w moich starych pismach jest o mnie napisane, co później Paweł już w listach bardzo często będzie to odnajdował i będzie się na to powoływał, ale tą oprawdę na początku otrzymał jakby to pierwsze światło, bo zwróć uwagę na proroctwa. Zwróć uwagę, że Pan Jezus, którego Ty prześladujesz, jest tym, który był i kieruje uwagę na Stary Testament. I myślę, że to jest jakby taka funkcja, że o mojej odpowiedzialności, czy o odpowiedzialności Kościoła, że wy jesteście depozytariuszami prawdy o mnie w swoich doświadczeniach, ale także prawdy, która jest zawarta w Słowie Bożym. Ja myślę, że to nie jest łatwe doświadczenie i dla Pawła, i dla Kościoła. I dla drugiej strony, prawda? Tutaj dwie opozycyjne strony nagle muszą się spotkać w jakimś jednym
miejscu, w jakim jednym. Że nie ma granic, popatrzcie, że nie ma rzeczy, które jakby Pan Bóg nie jest w stanie zrobić. Z wroga, który miał nas wyniszczyć, staje się przyjacielem i największym misjonarzem. To czyli można stwierdzić, że człowiek, załóżmy, sam myśli, że jest stracony, że już nic w życiu nie może zrobić, a tu Chrystus pięknie powiedział: idź, on jest wybranym narzędziem moim. Ile Paweł jeszcze musi wycierpieć, ile królów musi głosić im prawdę i ile on sam wycierpi dla imienia mego. To jest tak samo jak kogo bardziej miłuje, ten co mu się mniej daruje, czyli ten co więcej. To samo jest i z Saulem, że on był gorliwy, on gorliwym był, a Pan jednak go wybrał pomimo złej jego drogi. Skazywał na śmierć, wyciągnął dzieci, mordował rodziny całe. A tu właśnie te są piękne słowa, że ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla mojego imienia. I to jest taka przemiana wielka później w nim, w Pawle właśnie następuje, że on cierpi, on po morzu się tuła, przecież i rozbity był i w głodzie, i w chłodzie, i biczowany był. I mimo wszystko ukochał Boga później i szedł jego drogą cały czas. Ja, taka myśl, która też tutaj dla mnie z tego wynika, jest też w kontekście właśnie tego posłuszeństwa, które Bóg w jakiś sposób w nas powoduje na różne sposoby i w różnych kwestiach, w różnych sprawach. Nie? Że pomimo tego, że apostoł Paweł do samego końca pozostał naprawdę wielką indywidualnością i swoimi drogami chodził, swoimi ścieżkami, często w sposób całkowicie nierozumiany i nieakceptowalny przez całe szerokie kręgi współczesnego mu Kościoła. Zresztą w swoich wypowiedziach mówi nieraz, był bity, biczowany, wycierpiał ze strony fałszywych braci, takich, innych. Tu mu podsyłali jakichś szpiegów, żeby zobaczyć, o czym on tam mówi, czego naucza. No różnie to, że tak powiem, w tym jego życiu było, nie zawsze mu było łatwo, nie? Również w kontekście wspólnotowym nie zawsze mu było łatwo w kontekście Kościoła. Ale zobaczcie, że mimo wszystko Jezus nie pozostawia go jako wolnego elektronu, który gdzieś tam na orbicie krąży, jakby tworzący, nie wiem, drugi Kościół, drugą wspólnotę i tak dalej. On go od samego początku włącza w Kościół i oni wspólnie, wszyscy razem tworzą, budują jedno ciało, które nie jest podzielone, pomimo tego, że jest zbudowane z wielu członków. Czy my nie mamy czasami takiej tendencji albo takiego parcia, żeby na przykład uwolnić się od takiej współodpowiedzialności właśnie tworzenia Kościoła albo bycia gdzieś, bycia wierzącym, ale samemu? Na przykład niekoniecznie z ludźmi, niekoniecznie z braćmi, siostrami, niekoniecznie we wspólnotach. Ja chciałem dopowiedzieć do Pawła, że co mi się bardzo w Pawle podobało, że on głosząc Ewangelię, on sam pracował. Przecież namioty produkował i to jest takie wspaniałe, że nie chciał być ręką dla innych, nie chciał być ciężarem, a jeszcze inny pomagał. I to jest tak, Chrystus go wybrał. I on nie mówi, o, ja jestem na piedestale, tu mi się wszystko należy, ja jestem wielki pastor czy coś, tylko jeszcze pracował i innym pomagał. No nie, i to jest takie wspaniałe. I w ten sposób, gdy ja swoim przykładem, tak jako pastor, pokazuję, że mimo wszystko uczę, jeszcze potrafię zarobić i innym dopomóc, to jest takie wspaniałe. I to mi się w Pawle podobało. Uderzył siebie. Do pracy. Ale znaczy, myślę, że Paweł pracował w zupełnie innej sytuacji, dlatego że w pewnej chwili po prostu jako Kościół nie chciał brać pieniędzy, które nawet mogłyby być, a w pewnym momencie nawet, powiem inaczej, gdy pracował, w niektórych środowiskach był bardziej ceniony i łatwiej przyjmowalny, niż gdyby przyszedł i po prostu ktoś go utrzymywał. Mm-hmm. To jest tak, że dla ludzi pracy warunek, że ten człowiek nie jest jakimś takim, taki filozof sobie chodzi, sobie tam różne idejki przedstawia, ale to jest człowiek z krwi i kości, który pracuje i to też jest przedstawione, że niekiedy trzeba po prostu wziąć się za pracę i pracować. Mm-hmm. Więc ja myślę, że niektórzy pastorzy jak są, znajdują się, idą na przykład to pomagać i pojadą na wieś do jakiegoś braterstwa czy tak dalej, zakasają rękawy i naprawdę pomagają. Wtedy to się mówi, że to jest swój chłop. No tak, dobrze. Swój chłop. Ale wracając do tematu, ja rozumiem tą wycieczkę. Mimo wszystko jakby pozostając spektrum po prostu właśnie postaw Pawła i tego, co Bóg jakby w jaki sposób go kieruje
I też w kontekście właśnie różnych czasami doświadczeń. Ja na przykład pamiętam na samym początku mojej drogi gdzieś z Bogiem, że kiedy uwierzyłem w Chrystusa, no to czy uwierzyłem w Boga na początku, bo Chrystus był dla mnie jeszcze jakimś taką postacią z obrazu czy z krzyża, nie wiedziałem, kto to absolutnie jest. Ale że poczucie, żeby się stać członkiem jakiegoś kościoła czy jakiejś wspólnoty, było strasznie takie obce. Ja nie chciałem mieć absolutnie nic wspólnego z żadną grupą, z żadnymi ludźmi. Po prostu chciałem sobie wierzyć w Pana Boga i tyle. I czasami się tak zastanawiam, czy to nie jest taka troszeczkę tania łaska, czy też tania Ewangelia, że my bierzemy to, co nam pasuje, to, co nam jest wygodne, w czym nam jest dobrze. Nie bierzemy to współodpowiedzialności. A nie chcemy właśnie po prostu stawiać kroków dalej. Tutaj w kontekście też tego posłuszeństwa, prawda? Bo Paweł miał wiele powodów, dla których niekoniecznie musiał te kroki stawiać, prawda? Konfrontować się z tymi, których prześladował. Przecież Pan Bóg go posyła do tych, na których listy wiózł, prawda? Więc on staje w obliczu tego, ale później do samego końca z nimi jest, z nimi pracuje, buduje tą jedność. Nie? Zobaczcie, że to też jest pewnego rodzaju właśnie powołanie i odpowiedzialność nas wszystkich jako wierzących, żeby nie być takim izolacjonistą po prostu, żeby nie odskakiwać, nie uciekać, ale żeby mieć odpowiedzialność i tworzyć też coś, co jest ważne. Popatrzcie później, kiedy przyjrzymy się, jacy ludzie później przychodzili do kościoła, jak później on pisze te listy na temat, że są tacy ludzie, to ja bym powiedział, jak tak nieraz czytałem list do Koryntian, mówię, co ci ludzie tam robili w tym kościele? A jednak on wie, że, czytajmy na to, nie pozostawia, mówi, nie wyrzućcie ich, nie, nie. Zobaczcie, jak tam jest. Nieraz trzeba zdecydowanej postawy, ale czuje się za nich współodpowiedzialny. Czuje się jak, to tak jak rodzic, mając własne dziecko, mówi, a co mnie ten mój własny dzieciak obchodzi, nie? Wybrał, to jego sprawa. Źle robi, no trudno, to poniesie konsekwencje. Nie, ale on się przyłącza do niego, chce razem z nim być, udziela nim rad, wskazówek i robi wszystko, co w jego mocy, aby ich skierować do Chrystusa, bo wie, że Chrystus może ich przemienić, ale z drugiej strony mówi, nie odrzuca ich, mówi, przyjdźcie do niego i się uczcie. Jak gdyby, bo ma swojego własnego doświadczenia te przeżycia, których mówi, byłem zły, ale stałem się zupełnie innym. Bo do pewnych rzeczy człowiek dojrzewa. Nieraz niektórzy nie dojrzewają i na przykład gdybyśmy popatrzyli, tam mamy o Agrypie, prawda? Człowiek, który znał Biblię, znał Stary Testament i nagle słyszy o kazaniu o Chrystusie, a jednak jestem bardzo blisko, by że zostać, ale boi się na podjąć ryzyka usłuchania tego głosu, którego do niego. To też jest jakaś taka lekcja, że nieraz no, człowiekowi brak tej odwagi czy tej wiary, dobrze, Panie Boże, zdecyduję się, spróbuję chociaż troszeczkę pochodzić. Lęk. Ale to jest ludziom się łatwiej żyje, gdy mało wiedzą i mało o Bogu chcą wiedzieć. Bo gdy, nawet jak Salomon powiedział, czym więcej poznania, tym więcej cierpienia. A czy nie lepiej mało wiedzieć? Tak jak Agrypa właśnie powiedział, bo za chwilę stanę się chrześcijaninem. 27, 28 wiersz 26 rozdziału Dziejów. Może przeczytam. No, proszę. Czy wierzysz królu Agrypo prorokom? Wiem, że wierzysz. A na to Agrypa do Pawła. Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. A Paweł na to. Dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo, czy długo, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy te więzy. I powstał król i namiestnik, i Bernika, i ci, którzy z nim siedzieli. I to jest w zasadzie w pewnym sensie koniec historii Agrypy, jeśli chodzi o to, co dzieje apostolskie mówią na jego temat. Nie? Ja myślę, że to jest bardzo ciekawa i ważna lekcja w kontekście właśnie posłuszeństwa, które rozumiemy jako owoc tego, czego Pan Bóg dokonuje w naszym życiu. Bo ta historia Agrypy, ona nam pokazuje, że pomiędzy chceniem a wykonaniem, czyli pomiędzy tym, co jest dziełem Boga w życiu człowieka, jest decyzja, która jest dziełem człowieka. Ale on się bał tego głosu. On się bał tego głosu. I większość Polaków boi się tego głosu. Ludzi. Ja wiem o tym. Bo chcąc nawet im mówić o Bogu, to co oni mówią? A to jest moja prywatna sprawa. Czyli boją się tak jak Agrypa, żeby poznać prawdę, żeby iść za Chrystusem, żeby zostawić ten świat, zostawić swoje piękne domy, fury, bryki i pogoń, nie wiadomo za czym. Chociaż Pan Bóg tego wcale ale nie żąda od nikogo. Ale nie, ja wiem, że bogactwo nie jest tak. Tylko chodzi mi o to,
że łatwiej jest żyć w nieświadomości, a zrzucić winę później na kogoś, rozumiesz? To jest samo... nieświadomości i nie biorąc jakby odpowiedzialności. To jest tak, w pewnym sensie. Mojej żony ktoś powiedział, że nam jest łatwiej się spowiadać przed Bogiem, niżeli przed księdzem, no nie? Tylko, że to trzeba się dobrze zastanowić. Boga się nie oszuka. Pan zna nasze serca. A ja człowiekowi to mogę sobie nagadać, ile chcę. I tu jest właśnie ta odpowiedzialność. To jest lekcja i postawa, która na pewno bardzo wiele uczy na temat tego, co Pan Bóg może, a czego Pan Bóg nie może zrobić w naszym życiu. Pan puka w te drzwi, żeby się otworzyły, ale nie wszyscy chcą otworzyć. Nie, bo Bóg może naprawdę zrobić wszystko. Naprawdę może zrobić wszystko, ale nie może zrobić niczego. Inaczej, On nie chce zrobić niczego wbrew woli człowieka. I kiedy mówimy o posłuszeństwie jako o owocu tego, co Pan Bóg robi w naszym życiu, że coś skutkuje i jest to chcenie i jest wykonanie, że Bóg cię pociąga, Bóg cię nęci, można powiedzieć, Bóg cię wabi w jakiś sposób do siebie, zachęca i da ci wszystko wykonać, da ci wszystko zrobić, wszystkim będzie w twoim życiu, ale pomiędzy jednym a drugim jest to, żebyś ty podjął decyzję, nie do czego On cię nie chce przymusić, tylko chce, żeby to po prostu było twoje. Można powiedzieć, że Bóg człowieka i uzdolni nawet do tego, żeby chciał, nie? Żeby poszedł. Nie? Czytam też w kontekście tych tekstów, o których mówiliśmy na początku naszej lekcji, że Bóg sprawia chcenie wykonanie. Można też przytoczyć, że to dobroć Boża człowieka prowadzi do upamiętania. Nie? To właśnie Bóg jest sprawcą tego, że człowiek gdzieś hamuje w pewnym momencie, że coś w tym życiu spowoduje. Właśnie ta historia Agrypy, ona jest o tyle cenna, że ona pokazuje tam wolność, którą Bóg chce obdarzać człowieka, nie? I w jedną i w drugą stronę. Wabi Agrypę przez Pawła. Zwróćmy uwagę na wiek ludzi, w których życiu Pan Jezus tutaj działał. To nie są dzieci, to nie są chłopcy, to są już dojrzali mężczyźni. To są ludzie, którzy mają już utwierdzony jakiś tam... A teraz mówisz o Rysiu, czy o... Nie, myślę też o nas też, ale nie. Co ja mówię, nieraz myślimy, że jak jest człowiek młody, no to wtedy on jest podatny na nowe idee. Ja akurat... Jest otwarty, tak. Ale tutaj jest pokazane, że przecież Piotr wcale nie był młodzieniaszkiem. Paweł też wcale nie był młodzieniaszkiem, gdy przyjął Chrystusa. Wiesz, że nie ma jak gdyby takiego kazusu... Tu jest wiek, a nie, to ten człowiek, nie, że tak naprawdę to jest oferta nawet dla 60-70-latka, 40-latka, 20-latka, 15-latka. Wbrew opinii, że starych drzew się nie przesadza. Tak, wbrew opinii, ale czyli jak dla każdego. Że Pan Bóg mówi, słuchaj, w każdym wieku potrzebujesz miłości i potrzebujesz mnie. No, absolutnie. I jak gdyby to jest pokazane, że jestem w stanie to przemienić i coś zrobić i zmienić w swoim życiu. Niektórzy z niego nie skorzystali, niektórzy skorzystali. Dlatego... Bo niektórzy może myślą, że Pan Bóg, nie wiem, chce ograniczyć ich życie, a to nie jest prawda. Życie z Panem Bogiem jest wspaniałe. Pan Bóg nie chce niewolników. Chce z radością, żeby mu służyć. Pan Bóg nie chce niewolników. Zresztą nie. O tym właśnie apostoł Paweł mówi w jednej z wypowiedzi z listu do Rzymian. W rozdziale 8, gdyby można taki fragment od 12 do 17 przeczytać. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy żyć mieli według ciała. Bo jeśli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążać w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie z Nim mieć udział w chwale. Mm-hmm. Tak, to jest taka wypowiedź apostoła Pawła z listu do Rzymian, w której traktuje na temat właśnie mocy sprawiedliwości, jak ona wiele potrafi zdziałać w człowieku, jak Bóg przez swojego ducha poprowadził nas ku synostwu, że człowiek już nie jest dłużej niewolnikiem grzechu, o czym pisał w 7 rozdziale, ale staje się właśnie sługą sprawiedliwości, staje się, będąc uwolniony od grzechu, po prostu dotyka czegoś takiego naprawdę niezwykłego. Ja myślę, że podsumowując naszą lekcję, jakby
hamując też na tok naszych myśli, pomimo tego, że jest na pewno jeszcze wiele rzeczy, o których byśmy chcieli powiedzieć. Możemy postawić akcent na czymś takim niezwykle istotnym i ważnym. Jezus nauczał na temat krzewu winnego, że przez trwanie w krzewie winnym stajemy się udziałowcami tego, co Pan Bóg z tym krzewem robi, bo winogrodnik oczyszcza ten krzew i ten krzew po prostu przynosi owoc. Nie musi się starać i pocić, żeby ten owoc przynieść. Bóg to wszystko powoduje. Tak samo w nas, kiedy idziemy za Bogiem, kiedy walczymy, toczymy bojwary o społeczność z Bogiem, Bóg sprawia ten owoc wierności, który jest Jego dziełem w nas. Serdecznie Wam dziękuję za udział w tym studium biblijnym, które mieliśmy. Myślę, że temat naprawdę niezwykle ważny i taki istotny na co dzień, prawda, żebyśmy jakby chodzili w tych myślach. Serdecznie chciałbym wszystkich zaprosić na studium biblijne, które odbędzie się w przyszłym tygodniu pod tytułem Wyznanie win i skrucha warunkiem ożywienia. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia. I wspólnie pomodlimy się jeszcze z bratem Rysiem. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas, w którym mogliśmy, Panie, rozważać Twoje słowo, a nade wszystko za słowo, które do nas przemawia. Proszę, miej w opiece nas tu, także i tych, którzy będą słuchać tych słów, które my żeśmy wypowiedzieli. Ojcze, błogosław wszystkim. Amen.